Co 225 milionów lat nasze Słońce wykonuje pełny obrót wokół galaktyki. Jeśli ten obrót trwa godzinę, to wiek Ziemi wynosi 20 godzin, ludzie żyją 48 sekund, a epoka dinozaurów trwała 48 minut, czyli 180 milionów lat. Te istoty rządziły na lądzie, w wodzie i z powietrza tyle, ile nikt wcześniej ani później. Tak duży okres czasu pozwolił niektórym z nich wyewoluować w prawdziwe, gigantyczne maszyny do zabijania. Jesteś na kanale Atlas i w tym wideo dowiesz się o największych drapieżnych gadach, jakie kiedykolwiek istniały. Po raz pierwszy odkryty w roku 1971 w Big Bend w Teksasie, pterozaur Quetzalcoatl za 160 milionów lat ewolucji od zwierzęcia wielkości mewy doszedł pewnie do fizjologicznych możliwości latania. 68 milionów lat temu był on jednym z największych stworzeń latających. Miał czaszkę długości 3 metrów, skrzydła o rozpiętości około 13 metrów i był wielkości żyrafy. W powietrzu był on bezpieczny, ale na lądzie czasami był narażony na ataki. Wśród 3 największych pterozaurów tylko jeden wspiął się na szczyt łańcucha pokarmowego w swoim regionie. Był to Hatzegopteryx. 70 milionów lat temu, gdy Europa była grupą dużych wysp, na wyspie Hatek wytworzył się unikalny zestaw zwierząt. Są to madziarozaury. W porównaniu z ich krewnymi, ampelozaurami i argentynozaurami, one były niezwykle małe. Ważyły około tony i były nie większe od kucyka. Rzecz w tym, że na tej wyspie było po prostu za mało żywności. Dlatego przez wiele dziesiątków tysięcy lat dinozaury przystosowały się i stworzyły świat, w którym wiele z nich było miniaturowymi kopiami swoich krewnych, za wyjątkiem tego pterozaura. Z powodu braku naturalnych wrogów, Hecegopteryx spokojnie chodził tam na 4 kończynach i chwytał te niewielkie zwierzęta. Ten pterozaur był dominującym drapieżcą, ale tylko na tej wyspie. Na kontynentach z kolei dominowali inni zabójcy. Południowa część świata została zdominowana przez potężnych i silnych abelizaurów, a na północy dominowały słynne tyranozaury, z których najbardziej znanym jest tyranozaur Rex. W 2019 roku naukowcy powiedzieli, że kości tyranozaura, znalezionego w 1991 roku, które zostały tylko niedawno całkowicie usunięte z litego piaskowca kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, należą do największego T-Rexa, jakiego kiedykolwiek znaleziono. Naukowcy twierdzą, że jego waga mogła dochodzić do 10 ton, a długość do 13 metrów. Był to dominujący drapieżnik, który polegał na ostrym wzroku, dobrym słuchu, a także na węchu. Tyranozaury miały jeden z najbardziej rozwiniętych systemów węchowych, który zapewniał im wyraźną przewagę podczas polowania. To, że te stworzenia były skutecznymi zabójcami, potwierdza struktura ich ciała. Były duże, miały ogromne, silne czaszki i potężne, muskularne szyje. Położenie oczu u tych gadów ułatwiało śledzenie poruszającej się ofiary. I chociaż miały bardzo krótkie przednie łapy, najważniejszą rzeczą dla gigantycznych tyranozaurów było ugryzienie. Miały najsilniejsze szczęki ze wszystkich lądowych dinozaurów, a ich zęby były ostre i mocne. Musiały skutecznie miażdżyć wielkie kości. Największy znaleziony do tej pory ząb mierzy aż 30,5 cm. Co jest jeszcze bardziej ciekawe, tyranozaury, podobnie jak wiele innych drapieżników tamtych czasów, żyły w grupach obejmujących zarówno osobniki młode, jak i dorosłe. W tych bezlitosnych stadach młodzi zapewniali szybkość, a dorośli siłę. Jednak ich ataki nie były planowane i po polowaniu rozpoczynała się nowa walka. Naukowcy doszli do tego wniosku, ponieważ na czaszkach tych dinozaurów widoczne były ślady ukąszeń innych tyranozaurów. W tym świecie demokracja nie miała miejsca, a wszystko dostawali tylko najsilniejsi. Interesujące jest również to, że tyranozaury zostały wciągnięte w ewolucyjny wyścig zbrojeń z rogatymi dinozaurami. Gdy tylko jeden gatunek stawał się większy, drugi robił to samo. Taki związek między drapieżnikiem a ofiarą trwał ponad 65 milionów lat. Faktycznie nie jest to jedyny przypadek, gdy drapieżnik i ofiara zostały wciągnięte w ciągłą walkę o przetrwanie. 150 milionów lat temu, w okresie jurajskim, kiedy większość Europy pokryta była wodą, ta część świata służyła jako dom dla nie mniej zadziwiających gigantycznych drapieżników. Te chimerozaury, należące do grupy długoszyich plezjozaurów, miały około 6 metrów długości i były jednymi z najbardziej udanych myśliwych w oceanach jurajskich, a także jednymi z najbardziej rozpowszechnionych. W Szwajcarii nawet znajduje się skała, która jest pokryta śladami tych gadów polujących.
Jednak w ten czas to nie one były królami mórz. Znalezione skamieniałości wykazują oznaki obecności innego drapieżnika. Odkryty w 2006 roku i obecnie znany jako Predator X, ten gigantyczny jaszczur z rodziny pliozaurów, krótkoszyjnych plezjozaurów, okazał się największym i najsilniejszym drapieżnym morskim gadem ze wszystkich do dziś odkrytych. Mógł mieć ponad 15 metrów długości i ważyć aż 50 ton, a jego czaszka była prawie dwukrotnie większa od czaszki tyranozaura. Prawdopodobnie on polował na zdobycz, podążając za jej zapachem. Przepuszczając wodę przez specjalne wewnętrzne nozdrza, ten drapieżnik był w stanie szybko znaleźć cel. Predator X mógł poruszać się z prędkością 5 metrów na sekundę, trochę szybciej niż kimerozaur, a jego ugryzienie według szacunków było o około 4 razy silniejsze niż u tyranozaura. Mówiąc o największych lądowych drapieżnikach dinozaurach, należy zauważyć jeszcze trzy nie mniej ciekawe gatunki oprócz tyranozaura rexa, z których dwa były mniej więcej tego samego rozmiaru i jeszcze jeden był o 3 metry dłuższy. Pierwszy to giganotozaur. Stworzenie, które powstało około 100 milionów lat temu i zamieszkiwało na obszarze współczesnej Ameryki Południowej. Osiągając długość 12-13 metrów, mogło ono ważyć do 14 ton. Tak duże drapieżne dinozaury musiały codziennie zjadać co najmniej 60 kg mięsa. Niemniej jednak mogły one przetrwać bez jedzenia nawet przez kilka dni. A gdy było go za mało, giganotozaury, podobnie jak tyranozaury, zbierały się w grupy i atakowały nawet tytanozaury, a mianowicie argentynozaury, największe roślinożerne stworzenia, jakie kiedykolwiek przemierzały Ziemię. Różnice między zębami T-rexa i giganotozaura mówią o tym, jak ten drugi się odżywiał. Zęby tyranozaura są bardzo masywne, wyglądają jak haki kolejowe. Z kolei zęby giganotozaura były cieńsze i ząbkowane na całej długości, służyły do cięcia mięsa. I chociaż argentynozaur był ofiarą praktycznie niezniszczalną, jednak zadając ukąszenia i odrywając od niego kawałki, giganotozaurom czasami udało się zabić tego giganta. Następny drapieżny olbrzym to Carcharodontozaur. Długość jego ciała wynosiła najprawdopodobniej około 12-13 metrów, a waga mieściła się w przedziale od 7 do 15 ton. I chociaż długość jego czaszki wynosiła około 1,7 metra, większą miał jedynie giganotozaur i spinozaur, to jednak nie była ona wystarczająco mocną, aby utrzymywać czyniącą opór ofiarę, a zęby były zbyt słabe, by łatwo miażdżyć kości. Były one cienkie jak noże, niczym u rekina. Sama nazwa Carcharodontozaur oznacza jaszczur o zębach rekina. Co ciekawsze, ten gigantyczny jaszczur był bardzo aktywnym drapieżnikiem. Posiadał system pęcherzyków płucnych, który zapewniał ciągły przepływ powietrza, co obecnie można spotkać u ptaków. Carcharodontozaur potrzebował do 500 km2 terytorium, dlatego walki o najlepsze tereny łowieckie były wśród tych zabójców zwykłą sprawą. Jednak 95 milionów lat temu Carcharodontozaur nie był jedynym drapieżnikiem w północnej Afryce. Te dinozaury mieszkały w różnych naturalnych siedliskach, co pozwalało im współistnieć obok siebie. Kiedy jednak zaczynała się sezonowa susza, ich drogi często się krzyżowały. Odkryty po raz pierwszy w Egipcie w 1912 roku, ten dinozaur z dwumetrowym grzebieniem górującym u niego na grzbiecie był osobnikiem nigdy wcześniej niewidzianym. Posiadając czaszkę o długości prawie 2 metrów, długość ciała spinozaura mogła wynosić nawet 17 metrów, od nosa do ogona, a waga 21 ton. Uważa się, że jest to największy lądowy zabójca, który kiedykolwiek występował na Ziemi. Jednak polował on zwykle w wodzie. Jego skamieniałe zęby były najczęściej spotykane w pozostałościach gigantycznego miecznika, podobnego do tych, które żyją dzisiaj. Ten jaszczur doskonale pływał i czuł się komfortowo w środowisku wodnym. Dzięki wysoko położonym nozdrzom, spinozaur prawdopodobnie mógł mieć dużą część szczęki w wodzie i przy tym oddychać. Mógł on również atakować ofiary, nawet ich nie widząc. Otwory i zatoki na jego twarzy bardzo przypominają te, które mają krokodyle. Zakłada się, że zawierały czujniki ciśnienia, które mogły wykrywać zdobycz. Zęby spinozaura przypominają kołki do wbijania. Rozwinęły się one bardziej do chwytania zdobyczy niż odrywania mięsa. W tym celu spinozaur potrzebował potężnych przednich łap i szczęk.
Do XIX wieku większość ludzi nawet nie podejrzewała, że istniały. Przez wieki o tych istotach krążyły mity i legendy, a ich szczątki były dostępne tylko dla wybranych. Jednak dziś już wiemy, że na długo przed pojawieniem się człowieka Ziemia była surowym światem, w którym panowały prawdziwe potwory. Stworzenia te znane również jako teropody były dominującą formą życia przez ponad 150 milionów lat. Tak długi okres pozwolił im stać się największymi drapieżnikami w historii Ziemi. Jesteś na kanale Atlas i w tym odcinku dowiesz się o sześciu największych drapieżnikach ery dinozaurów. Tarbozaur. Tyranozaur Rex. To stworzenie wędrowało po terytorium współczesnej Ameryki Północnej i było tam dominującą formą życia. Jednak mało kto wie, że 2 miliony lat przed nim Azję terroryzował jego krewny, podobnie ogromnych rozmiarów, Tarbozaur, czyli straszna jaszczurka. Ten prehistoryczny gigant mógł ważyć do 5 ton i mieć nawet 12 metrów długości. Ślady ukąszeń Tarbozaura znaleziono na licznych szczątkach dużych hadrozaurów i sauropodów. Możliwe, że tak jak wiele tyranozaurów, ten drapieżnik był stworzeniem stadnym. Jego zęby nie są zbyt duże. Uważa się, że rosły na długość do około 85 mm i podobnie jak u T-Rexa zostały przystosowane do łamania kości. Największa znana czaszka ma prawie 132 cm długości. Jest większa niż u jakiegokolwiek innego gatunku z rodziny poza tyranozaurem. Z kolei siła nacisku szczęk tego dwunożnego olbrzyma według szacunków była o około 30% słabsza od siły Rexa. Cechą charakterystyczną Tarbozaura są najmniejsze kończyny przednie w stosunku do wielkości ciała w całej rodzinie. Uważa się, że te łapy spełniały wiele funkcji. Mogły pomagać gigantycznym drapieżnikom utrzymać równowagę podczas ruchu, schwytać ofiarę lub samicę i podnieść się z ziemi. Kolejną cechą odróżniającą Tarbozaura od T-Rexa jest pozycja oczu, która sugeruje słabe widzenie stereoskopowe. Oznacza to, że nie mógł wyraźnie widzieć poruszającej się ofiary obojgiem oczu jednocześnie, ale najprawdopodobniej nie potrzebował tego, bo polował na ofiary, które trudno było przeoczyć. To stworzenie wędrowało przez mokre tereny zalewowe, poprzecinane kanałami rzecznymi 70 milionów lat temu i było swego rodzaju wersją beta T-Rexa. Tyranozaur Rex. Tyranozaury. Uważa się, że te dinozaury pojawiły się około 81 milionów lat temu i ewoluowały do masowego wyginięcia 66 milionów lat temu. Pod koniec istnienia w ich szeregach pojawiło się stworzenie, które dziś ma status najpotężniejszego lądowego drapieżnika w historii. Tyranozaur Rex, czyli jaszczur tyran. Największy szkielet, jaki udało się zebrać, ma 12,3 metra długości, ponad 3,5 metra w kłębie i uważa się, że jego właściciel ważył co najmniej 14 ton. Taki potwór mógłby wyjrzeć przez okno na drugim piętrze. Największa czaszka, która trafiła w ręce naukowców, ma 152 cm długości. Według badaczy ugryzienie jej właściciela było trzykrotnie silniejsze od krokodyla różańcowego, posiadacza najpotężniejszych szczęk w dzisiejszych czasach. Zęby T-Rexa, nazywane również bananami zabójcami, mogły osiągnąć nawet 0,5 metra długości. Mając taki arsenał jak 1,5-metrowa czaszka, wyposażona w zęby o długości do 50 cm i szczęki zdolne do ściskania z siłą 7 ton, T-Rex bez wątpienia może uważać się najpotężniejszym drapieżnikiem lądowym w historii. Zakłada się, że dorosły T-Rex mógł odgryźć ponad 200 kg mięsa naraz. Jednak mimo, że ten potwór reprezentował szczyt ewolucji rodziny tyranozaurów, nie jest on największym znanym drapieżnikiem epoki dinozaurów. Giganotozaur. W 1990 roku na terytorium Argentyny w Ameryce Południowej badacze wykopali skamieniałe szczątki bardzo dużego stworzenia. Okazało się, że ich właściciel wędrował po ziemi 30 milionów lat przed T-Rexem i był znacznie większy od niego. To stworzenie otrzymało nazwę Giganotozaur, czyli wielki południowy jaszczur. Według niektórych szacunków masa ciała tego ogromnego zwierzęcia mogła przekraczać 14 ton, a długość to co najmniej 13 metrów. Giganotozaur zajmuje pierwsze miejsce na tej liście według długości czaszki. Uważa się, że duży osobnik mógł mieć czaszkę porównywalną
porównywalną do wzrostu przeciętnego Europejczyka, czyli mogła ona mieć nawet 180 cm długości. Paszcza tego olbrzyma była wyposażona w ostrzejsze i cieńsze zęby niż u T-Rexa. Miały one do 20 cm długości. Takie zęby najprawdopodobniej wchodziły pod skórę ofiary jak nóż w masło i były przeznaczone do rozrywania i wyrywania mięsa. Zdobyczą giganotozaura były duże sauropody i ich młode, na które polował w stadach. Według badaczy ten drapieżnik mógł wyginąć nie z powodu zmian klimatycznych. Szczątki innych stworzeń wskazują, że pod koniec jego istnienia jako gatunku w Argentynie wędrowały już inne mięsożerne giganty. Mapuzaur lub jaszczur ziemi. W 2006 roku podczas wykopalisk w Argentynie badacze znaleźli miejsce, w którym leżało blisko siebie co najmniej 7 szkieletów różnej wielkości. Szczątki należały do mapuzaurów, drapieżników, które mogły mieć ponad 12 metrów długości i ważyć około 5 ton. Mapuzaur był nieco mniejszy od giganotozaura, który jako gatunek istniał przez około 1 000 000 lat, ale prawdopodobnie był bardziej efektywny. Szczątki mapuzaurów wskazują, że te dwunożne drapieżniki wędrowały po terytorium współczesnej Argentyny przez około 4,5 miliona lat i pojawiły się wtedy, gdy giganotozaury zniknęły. Czaszka dorosłego mapuzaura mogła osiągać rozmiar mniej więcej tej samej wielkości, co czaszka giganotozaura. Zęby też nie różnią się zbytnio. Są one jak sztylety, doskonale przystosowane do cięcia mięsa. Uważa się, że mapuzaury polowały też na sauropody, ale w ich czasach po Argentynie wędrowały największe z nich. Argentynozaury. Te zwierzęta mogły ważyć ponad 100 ton, mieć 30 metrów długości, a ich wysokość mogła sięgać nawet 20 metrów, co jest porównywalne z 6-piętrowym budynkiem. Według naukowców w większości przypadków mapuzaury nie zabijały ich, a raczej odrywały kawałki mięsa. Carcharodontozaur. 100 milionów lat temu po terytorium Afryki Północnej wędrowały drapieżniki, których wielkości nikt nie przewyższył, zarówno przed, jak i po ich istnieniu. Jednym z nich był Carcharodontozaur, czyli jaszczur o zębach rekina. Uważa się, że ten drapieżny dinozaur mógł osiągnąć 14 metrów długości i ważyć nawet 15 ton. Jego zęby są małe w porównaniu do innych na tej liście. Rosły do 16 cm długości, ale podobnie jak u giganotozaura i mapuzaura, były one jak sztylety, cienkie i strzępiaste. Z ich pomocą Carcharodontozaur bez wątpienia łatwo wyrywał kawałki mięsa z ciała ofiary. Z kolei jego czaszka mogła mieć do 160 cm długości i nie była przystosowana do trzymania opornej ofiary. Prawdopodobnie dla Carcharodontozaura główną bronią był element zaskoczenia. Napadał na ofiarę z zasadzki i próbował zrobić głęboką ranę. Jednak oprócz niego w Afryce Północnej był jeszcze jeden gatunek, największy drapieżnik w historii. Spinozaur. Gatunek ten został po raz pierwszy opisany w 1915 roku na podstawie szczątków znalezionych w Egipcie 3 lata wcześniej. Jednak w czasie II wojny światowej zostały one całkowicie zniszczone i dopiero na początku XXI wieku pojawiły się kolejne szczątki, które pomogły rzucić więcej światła na tego prehistorycznego potwora. Spinozaur, czyli kolczasty jaszczur, jest największym z wielu znanych przedstawicieli rodziny spinozaurów, która istniała przez ponad 60 milionów lat. Według różnych oszacowań spinozaur miał od 15 do 16 metrów długości i ważył do 8 ton. Z kolei jego czaszka mogła osiągnąć 175 cm długości. Uważa się, że był to drapieżnik półwodny. Wgłębienia w dolnej i górnej szczęce prawdopodobnie zawierały czujniki wykrywające najmniejsze wibracje w wodzie, jak u krokodyli. Spinozaur miał też najdłuższe na tej liście i być może najsilniejsze przednie kończyny, wyposażone w wielkie pazury. Takie łapy niewątpliwie pomagały mu skutecznie bronić się i łatwo wypatroszyć ofiarę, a zęby osiągające do 8 cm długości i potężne szczęki były prawdopodobnie jego główną bronią podczas polowania. Uważa się, że stożkowate zęby spinozaura wyewoluowały bardziej do chwytania zdobyczy niż do odrywania mięsa. Jego najciekawszą cechą jednak są wyrostki kolczaste, które wystają z kręgosłupa na wysokość ponad 1,5 metra.
Naukowcy od dawna spierają się o to, do czego były przeznaczone. Istnieje opinia, że podczas życia olbrzyma tworzyły one garb tłuszczu, jak u wielbłąda, który karmił ciało spinozaura w ciężkich czasach. Według najbardziej rozpowszechnionej teorii jednak wyrostki tworzyły żagiel. Niektórzy twierdzą, że mógł on służyć jako płetwa. Możliwe, że spinozaur często podróżował wzdłuż rzek prehistorycznej Afryki w ślad za migracjami ośmiometrowych piłowatych, na które polował. Żagiel mógł również służyć do przyciągania płci przeciwnej i zastraszania przeciwników. Istnieje też teoria, że odpowiadał on za regulację temperatury ciała, podobnie jak u dimetrodonów, dominujących drapieżników z okresu permu. Uważa się, że żagiel, pochłaniając światło słoneczne, przyczyniał się do ogrzania organizmu, tym samym uruchomienia metabolizmu dimetrodona. Jednak naukowcy niedawno stwierdzili, że teropody miały zdolność utrzymania stałej temperatury ciała, a ich metabolizm pozwalał im dość szybko urosnąć do dużych rozmiarów. Tak więc przeznaczenie wyrostków wciąż pozostaje tajemnicą. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat ich celu. W rzeczywistości w ciągu ostatnich 100 lat zebrano wiele szczątków potencjalnie dużych drapieżników lądowych epoki dinozaurów. Lista ta przedstawia jednak najbardziej zbadane gatunki. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dotknąć dzwonka, żeby nie przegapić najnowszego odcinka. Dzięki za oglądanie. Wszelka ciągłość jest złudzeniem. Wyginięcie olbrzymich prehistorycznych gadów jest tego dobitnym dowodem. W toku ewolucji uzyskały całkowitą przewagę nad innymi grupami zwierząt i wydawało się, że nic nie może się przeciwstawić ich dominacji, ale wszystko zmieniło się dosłownie w jednej chwili. Teraz dowiesz się, co doprowadziło do upadku dinozaurów i jak ta katastrofa mogła wyglądać. Naukowcy znaleźli klucz do zagadki wyginięcia dinozaurów całkiem przypadkowo. W 1978 roku przeprowadzili oni badania geofizyczne na dnie Zatoki Meksykańskiej i zauważyli podwodny łuk o długości 70 km w kształcie półpierścienia, a jakiś czas później jego kontynuację na północno-zachodniej części półwyspu Yucatan. Naukowcy więc odkryli okrąg krateru uderzeniowego. Badacze nazwali go Chicxulub. W słowniku Majów to słowo znaczy ogon diabła. Obraz krateru został uzyskany za pomocą metod geofizycznych, umożliwiających wizualizację podziemnych struktur. Krater jest przykryty kilometrową warstwą osadów i jest bardzo duży. Gdyby można było objechać krater samochodem, trzeba by jechać 2,5 godziny z prędkością 60 km na godzinę. Krater Chicxulub ma około 150 km średnicy i szacuje się, że jest głęboki na około 20 km. Jest to jeden z największych kraterów uderzeniowych na Ziemi. Jednym z dowodów na to, że krater Chicxulub jest związany z wyginięciem dinozaurów, jest warstwa irydu, obserwowana w osadach geologicznych. Jeśli spojrzeć pod tę warstwę, można zobaczyć szczątki dinozaurów, a jeśli spojrzeć powyżej, ich szczątki nie są widoczne. Iryd jest rzadkim metalem na Ziemi, ale występuje w obfitości w meteorytach. Uważa się, że 66 milionów lat temu maleńkie cząsteczki tego metalu spadały z nieba przez lata, a nawet dekady i pokryły prawie całą planetę. Naukowcy dowiedzieli się, jak duży musiał być obiekt kosmiczny, który uformował krater i w konsekwencji spowodował to zderzenie. Ustalili oni, że była to asteroida o średnicy 10 km. Dla porównania Phobos, satelita Marsa, ma średnicę około 22 km, a wysokość Mount Everestu wynosi niespełna 9 km. Badania wykazały, że prędkość asteroidy, która utworzyła ten krater, musiała wynosić 20 km na sekundę lub 720 tysięcy km na godzinę. Uderzenie było niesamowicie potężne, a oto jak mogła wyglądać katastrofa. Kiedy asteroida uderza w płytki ocean i skałę pod nim, powstaje energia o wartości ponad 100 teraton TNT. Jednocześnie, gdy asteroida wyparowuje, to jak detonacja 100 tysięcy najpotężniejszych bomb jądrowych, carbomb. Błysk światła rozświetla niebo i nad Zatoką Meksykańską pojawia się niesamowita jasna biała kula. Skała macierzysta zamienia się w gorącą plazmę pod wpływem temperatury dziesiątków tysięcy stopni Celsjusza. Promieniowanie cieplne od wybuchu rozprzestrzenia
rozprzestrzenia się z prędkością światła i natychmiast spala wszystko w promieniu około 1500 km, podczas gdy energia uderzenia napiera tak mocno na skorupę ziemską, że traci ona wszelką siłę i odpływa od epicentrum zdarzenia jak ciecz, tworząc przejściową wnękę o głębokości 30 km i szerokości 100 km. Ocean jest odepchnięty na setki kilometrów, podobnie jak wtedy, gdy dziecko wskakuje do kałuży. Stopiona skorupa wypełnia przejściową wnękę i wznosi się ku górze, tworząc tymczasową górę o wysokości 10 km. Wyższe warstwy atmosfery lub nawet w przestrzeń kosmiczną wyrzucana jest niewiarygodna ilość materiału, nawet 60 razy większa od pierwotnej masy asteroidy. Siła uderzenia odczuwalna jest wszędzie na Ziemi. Powoduje ona trzęsienie Ziemi o magnitudzie 11. Być może najpotężniejsze trzęsienie Ziemi, jakiego jakakolwiek żywa istota była świadkiem. Trzęsienie Ziemi było tak szalenie potężne, że uwolniło około 50 tysięcy razy więcej energii niż trzęsienie Ziemi na Sumatrze o magnitudzie 9,1 w 2004 roku. Jedno z najpotężniejszych trzęsień Ziemi, jakich kiedykolwiek doświadczyła ludzkość. Mega trzęsienie Ziemi mogło wstrząsnąć gigantycznymi polami lawy w Indiach i spowodować erupcje wulkaniczne, które trwałyby przez 30 tysięcy lat i pokryłyby lawą połowę subkontynentu indyjskiego. Nawet po przeciwnej stronie globu od uderzenia Ziemia przesuwa się o kilka metrów. Gigantyczna eksplozja powoduje falę uderzeniową, która w pobliżu miejsca impaktu osiąga prędkość ponad 1000 km na godzinę. Teraz wyparte wody oceanu powracają. Gdy tymczasowa góra w miejscu uderzenia zapada się, woda wzbija się na wysokość 4,5 km. Dzieje się to około 2,5 minuty po uderzeniu. W ciągu następnych 8 minut fale tsunami zmniejszają swoją wysokość do 1,5 km, ale znajdują się już 220 km od miejsca uderzenia asteroidy. Rozprzestrzeniają się one we wszystkich kierunkach z prędkością około 150 km na godzinę i przetaczają się niemalże przez połowę naszej planety, powodując katastrofalne szkody i zabijając miliony zwierząt. Ale to nie jest najgorsze. Wiele z odłamków wyrzuconych w kosmos będzie orbitować wokół Ziemi przez tysiące lat. Niektóre trafią na Księżyc lub nawet na Marsa, ale większość z nich wraca. Gdy obiekty spadają przez atmosferę, są podgrzewane do setek stopni i dzieje się tak z milionami ton materiału wszędzie. To szybko podgrzewa atmosferę do szalonych temperatur. Nie wiadomo dokładnie, do jakiej temperatury została podgrzana atmosfera, ani jak długo trwał ten szok termiczny, ale są dwa pomysły. Albo powietrze było podgrzewane do setek stopni przez kilka minut, albo do tysięcy stopni przez około minutę. Tak czy inaczej, powietrze staje się tak gorące, jak wnętrze przemysłowego pieca. Gdyby wystarczająco dużo gorąca dotarło do powierzchni, wiele roślin i zwierząt zginęłoby bardzo szybko, gdyby nie zdążyły ukryć się pod ziemią lub w jaskiniach. Upał ten wraz z padającymi odłamkami mógł również zapalić podłoże leśne i spowodować pożary lasów, gdy ziemia obracała się pod gorącym pióropuszem. W ciągu kilku godzin ogromne pożary płonęły prawdopodobnie na całym świecie. Niektóre z nich mogły trwać miesiącami, zmieniając ziemię w przerażającą wersję samej siebie. Ale najgorsze dopiero nadejdzie. Gigantyczny pióropusz siarki i pyłu dociera do górnych warstw atmosfery. Miliardy ton tej mieszanki rozprzestrzeniają się po całej kuli ziemskiej. Pył będzie unosić się w powietrzu przez lata, zanieczyszczając go i przesłaniając słońce na całym świecie. Gaz siarkowy w atmosferze prowadzi do częstych kwaśnych deszczy. Wraz z sadzą z pożarów planeta pogrąża się w głębokiej ciemności, a tylko szalejące pożary oświetlają krajobraz. Jakiekolwiek rośliny, które przetrwały pierwsze burze, będą teraz pozbawione światła słonecznego. Globalna fotosynteza jest tymczasowo wyłączona. W ciągu kilku dni średnie temperatury spadają o około 28 stopni Celsjusza na lądzie i 11 stopni Celsjusza nad oceanami. Oceany ucierpiały szczególnie mocno. Brak światła słonecznego zabił ponad 90% planktonu, podstawowego pożywienia wielu morskich organizmów. Doprowadzi to w końcu do śmierci dużych gadów morskich i amonitów, które dominowały w morzach. Biosfera, w której znaleźli się ocaleni, przypomina obcy krajobraz. Popiół, gruz i spalone resztki bujnego i kwitnącego życia pokrywają ziemię. Niebo jest ciemne i zimne,
sezonowe, a świeże jedzenie jest rzadkie. Natomiast kwitną grzyby. Przez miesiące i lata planeta będzie wrogim i śmiertelnie niebezpiecznym miejscem. Nagła globalna zima będzie trwała przez dekady. Co najmniej 75% wszystkich gatunków po prostu zniknie z powierzchni Ziemi. Tak więc ciągłość, która trwała 165 milionów lat, już nie istnieje. Era dinozaurów się skończyła. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała era człowieka. Jak dotąd współcześni ludzie istnieją 0,1% czasu istnienia dinozaurów. W tym krótkim czasie udało nam się dokonać imponujących wyczynów. Od uczynienia świata naszym własnym, po wyjście w kosmos i rozszczepienie atomu. Jednak nasze długoterminowe przetrwanie nie jest przesądzone. Jeśli nie będziemy przygotowani na zmiany, wszystko może się skończyć w jednej chwili, tak jak skończyła się era dinozaurów. Dzięki za oglądanie. Wiadomo, że największe dinozaury, jakie kiedykolwiek istniały, były roślinożerne. Archeolodzy od wieków aktywnie zajmują się wykopaliskami starożytnych gadów lądowych. Na przestrzeni lat odkryto ogromną liczbę gatunków roślinożernych, od tych małych po prawdziwych gigantów. Skoro mowa o największych, to bez wątpienia są nimi sauropody. Jednak zarówno w tej, jak i w innych rodzinach jest tylko jeden największy gatunek. Dziś można wyróżnić 5 rodzin, których przedstawiciele uważani są za największe roślinożerne dinozaury w dziejach Ziemi. W tym filmie dowiesz się o największych znanych dinozaurach roślinożernych. Na początku XIX wieku w okolicach Colorado, Nebraski i Wyoming odkryto złoża dużej ilości kości dinozaurów. Dwóch wpływowych paleontologów dostrzegło w tym korzyść i rozpoczęło prawdziwą wojnę, znaną dziś jako wojna o kości. Używając najróżniejszych metod, przez 15 lat rywalizowali ze sobą o skamieniałości pradawnych gadów. Ich wysiłki zaowocowały odkryciem ponad 100 nowych gatunków dinozaurów, wśród których znalazł się jeden zaliczany obecnie do największych w historii. Mowa tu o stegozaurze, a pierwszą rzeczą, która przyciąga wzrok, gdy patrzy się na jego szkielet, są pionowo ułożone, spiczaste, zrogowaciałe płyty pochodzenia skórnego. Płyty stegozaura chroniły całą górną część ciała od szyi do ogona i wyrastały ze skóry w dwóch rzędach. Szacuje się, że dorosły stegozaur mógł osiągać 9 metrów długości i ważyć 7 ton. Z kolei rozmiar największych płyt szacuje się na 60 cm wysokości i tyle samo szerokości. Ich wielkość mogła bezpośrednio określać prawdopodobieństwo kopulacji. Oprócz tej funkcji i ochronnej, widocznie te płyty grzbietowe pełniły także kilka innych. Były one pełne naczyń krwionośnych. Możliwe, że zwiększały absorpcję ciepła od słońca lub na przykład powietrze przepływające wokół nich mogło schłodzić stegozaura. Najciekawsza rzecz jednak znajdowała się w ogonie stegozaura. Grupa czterech kolców, każdy długości od 60 do 90 cm, zwana tagomizer. Niektóre inne gatunki stegozaurów miały nawet 10 kolców. Z takim narzędziem obronnym stegozaur mógł z łatwością zabić jednym ciosem i tak też robił. W 1887 roku badacze wydobyli kręg allozaura z poważną raną po uderzeniu. Ślad wskazuje, że została zadana przez tagomizer stegozaura. Triceratops jest bez wątpienia jednym z najbardziej znanych dinozaurów, a niegdyś był nawet uważany za największego z chasmozaurów, trójrogich roślinożernych olbrzymów z gryzami kostnymi, które zamieszkiwały starożytny wyspiarski kontynent Laramidia, istniejący w późnej kredzie. Ale Triceratops nie był uważany za takiego przez wiele lat. Gdyby w 1910 roku niejaki Barnum Brown podczas wyprawy do formacji Horseshoe Canyon w Kanadzie nie zaniedbał pewnego znaleziska na rzecz poszukiwania szczątków albertozaurów. Skamieniałe kości największego chasmozaura leżały w łupkach aż do 2001 roku, kiedy to zespół paleontologów odkrył je na nowo. Badania wykazały, że największy z chasmozaurów, zwany Eotriceratopsem, był bardziej prymitywnym krewnym triceratopsa, ale w rzeczywistości na zewnątrz nie różnił się niczym szczególnym. Według badań rogi i kryzę służyły przede wszystkim celom demonstracyjnym, aby wyjaśnić stosunki wewnątrzgatunkowe. U Eotriceratopsa rogi osiągały nawet 80 cm długości i oczywiście mogły też pełnić rolę narzędzi obronnych. Znaleziono róg brwiowy Triceratopsa z zagojonymi śladami po zębach tyranozaura. Co więcej, nadgryziony róg był złamany. Nie oznacza to jednak, że chasmozaury w razie niebezpieczeństwa śmiało nadziewały tyranozaury na swoje rogi. Czaszka pod nimi nie jest wystarczająco mocna, by wytrzymać silne uderzenia, a najwyraźniej rogi
również nie wytrzymywały silnych ciosów. Dlatego też dinozaury te, napotykając dużego drapieżnika, z dużym prawdopodobieństwem po prostu uciekały w przeciwnym kierunku. Jednak w razie potrzeby mogły odgryźć drapieżnikowi wystarczająco duży kawałek mięsa, ponieważ posiadały potężny dziób. Z kolei kostne gryzy, oprócz funkcji demonstracyjnej, mogły chronić szyję przed ugryzieniem napastnika. Całkowita długość Eotriceratopsa szacowana jest na 8,5 metra, czyli o pół metra więcej niż u Triceratopsa, a waga na 10 ton. Możliwe jednak, że szczątki największego rogatego dinozaura nie zostały jeszcze odnalezione. W 1995 roku pojawił się opis odcisku śladu znalezionego w formacji Laramie w Colorado. Jego szerokość wynosi około 80 cm, co może wskazywać na osobnika o długości 12 metrów. W 1906 roku ekspedycja kierowana przez jednego z najsławniejszych paleontologów XX wieku, Barnuma Browna, odkryła w formacji Hell Creek w Stanach Zjednoczonych skamieniałości nieznanego wcześniej gatunku. Między innymi wydobyto wtedy ponad 30 niezwykłych płyt, które bardzo zaskoczyły badaczy. Jednak tylko po innej ekspedycji, która odbyła się w formacji Scollard w Kanadzie w 1910 roku, podczas której odnaleziono kolejne szczątki tajemniczego gatunku, w tym ogromną buławę ogonową, naukowcy przeprowadzili prawdziwą rekonstrukcję szkieletu najbardziej opancerzonego dinozaura w historii, znanego obecnie jako ankylozaur. Badania wykazały, że to gigantyczne stworzenie 68 milionów lat temu wędrowało przez lasy wyspiarskiego kontynentu Laramidia, osiągając długość 8 metrów i ważąc około 8 ton. Na całym ciele ankylozaura znajdowały się kostne płyty, osteodermy. Były one obecne nawet na powiekach. Wszystkie płyty mają różny kształt, a największe z nich osiągają nawet 30 cm długości. U niektórych ankylozaurów tworzyły one rodzaj kolców. Płyty te mogły pełnić kilka funkcji. Na przykład osteodermy krokodyli odgrywają pewną rolę w termoregulacji, będąc swego rodzaju akumulatorami ciepła. Podobną funkcję mogły pełnić płyty ankylozaura. Uważa się również, że pozwalały one skutecznie się kamuflować. Na przykład w sytuacji zagrożenia ankylozaru mógł próbować udawać skałę w nadziei, że nie zostanie zauważony. Oczywiście główną funkcją płyt była ochrona, a te pokrywały prawie całe jego ciało, z wyjątkiem brzucha. Jeśli ankylozaur musiał się bronić przed stadem niezbyt dużych drapieżników, mógłby się podkopać, by uniemożliwić im dotarcie do swojego brzucha. Uważa się, że średniej wielkości raptor nie stanowił szczególnego zagrożenia. Jednak dla dorosłego reksa z odpowiednim doświadczeniem łowieckim opancerzony dinozaur mógł być doskonałą konserwą, którą wcale nie tak trudno otworzyć, ale w takim przypadku ankylozaurowi pomagał przenośny młotek na końcu ogona. Mógł być użyty jako skuteczne narzędzie do uderzenia w kończynę i od tego, co prawda ona się nie łamała, ale pęknięty goleń i stłuczenie zmniejszałyby apetyt nawet najbardziej wściekłego reksa. Największy dinozaur w historii. W 1987 roku, około 8 km na wschód od miasta Plaza Huincul w Argentynie, niejaki Guillermo Heredia odkrył na swojej farmie skamielinę, którą uznał za starożytną kłodę. Zaniósł ją do lokalnego muzeum, gdzie okazało się, że to kość strzałkowa nieznanego wcześniej gatunku sauropoda. Jakiś czas później badacze rozpoczęli wykopaliska w miejscu tego odkrycia, podczas których za pomocą młotów pneumatycznych wydobyli z twardej skały dodatkowe szczątki szkieletu, należące do największego obecnie znanego sauropoda. Gigant ten został nazwany argentynozaurem. Porównując jego szczątki z innymi sauropodami, okazało się, że mógł on sięgać 40 metrów długości i ważyć nawet 100 ton, co stawia go na szczycie tej listy. Tak ogromne rozmiary oznaczają duże spożycie pokarmu. Według niektórych obliczeń argentynozaur musiał zjadać co najmniej 500 kg roślinności dziennie. Wysokość argentynozaura można porównać do wysokości 6-piętrowego budynku. Głowa znajdowała się 21 metrów nad ziemią. Jak pokazują wyniki badania biomechanicznego, taki drapacz chmur mógł poruszać się z prędkością 2 metrów na sekundę, czyli 7 km na godzinę. W rzeczywistości drapieżniki nie mogły przeciwstawić się argentynozaurom, dlatego uważa się, że gromadziły się w stadach i odgryzały kawałki tych sauropodów.
Największy gatunek rodziny hadrozaurów, czyli dinozaurów kaczodziobych, został po raz pierwszy opisany w 1973 roku. Obecnie jest on znany z 5 niekompletnych szkieletów, a jego nazwę tłumaczy się jako jaszczur Shantung, od nazwy chińskiej prowincji, w której zostały znalezione. Wysokość kości udowej tego giganta jest większa niż wzrost przeciętnego Chińczyka. Ma około 170 cm. Według obliczeń chińskich ekspertów, długość Shantungozaura od nozdrzy do końca ogona mogła wynosić ponad 16 metrów, a stojąc na tylnych kończynach, jego wysokość szacuje się na 7,5 metra. Nie miał rogów ani buławy, które mogłyby mu pomóc w walce z drapieżnikami. Jednak podstawa ogona tego giganta, który mógł osiągać nawet 16 ton wagi, była dość szeroka. Przy tej wadze ogon mógł stanowić bardzo skuteczne narzędzie obronne. W celu ostrzeżenia stada przed zbliżającymi się drapieżnikami i prawdopodobnie w celu przyciągnięcia samic, wiele dinozaurów kaczodziobych, w tym Shantungozaur, jak się uważa, mogło wydawać głośne dźwięki. O tej zdolności Shantungozaura świadczą jego szerokie otwory nozdrzy, które prawdopodobnie zawierały elastyczne woreczki skórne. Głośne krzyki stada Shantungozaurów mogły działać zastraszająco na średniej wielkości drapieżniki. Uważa się, że hadrozaury miały dobry węch i wzrok, potrafiły doskonale uciekać i migrowały z miejsca na miejsce zarówno w dzień, jak i w nocy. Wszystko to razem pozwoliło tej rodzinie istnieć przez 20 milionów lat. Na jakie jeszcze tematy chcielibyście zobaczyć filmiki? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie.